Cześć, Ola. W dzisiejszym Erasmus vlogu numer, nie mam pojęcia ile, witam się z Wami w Paryża. Plan dzisiejszego spaceru wycieczki to wzgórze Montmartre i Bazylika Sacré-Cœur. Jestem obecnie na bulwarach nad Sekwaną i tą drogą zamierzam dojść mniej więcej do Louvru, a następnie do Galerii Lafayette, ponieważ tam jest potem świetny widok na panoramę Paryża, a do tego świeci słońce, więc myślę, że widoczność będzie bardzo dobra. Jest tak koło pierwszej i trafiłam właśnie na porę lunch. I trafiłam na porę lunchową, więc jak widzicie za mną i w przebitkach, wszyscy wyszli sobie tutaj nad Sekwanę na słońce i jedzą lunch. Zobaczcie, jak wszystko rozkwitło przez te 3 tygodnie. Love is intense, quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense, je serai là toujours pour toi. Love is intense, quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense, je serai là toujours pour toi. Love is intense, quand je te vois. W tutejszym hałasie samochodów i tłumie ludzi trochę tęsknię za tymi małymi miejscowościami, które odwiedzałam w zeszłym tygodniu. Mon cœur bat, love is intense, je serai là toujours pour toi. Love is intense, quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense, je serai là toujours pour toi.
a thing. Now we gon' go another day when we don't disagree. And when the sun shine here, regardless if you do believe. Hey, celebrate in the morning when I see your face. Need you more when you go, I need you more every day. Keep a foot on the brake in case I lose all control. Yeah, so baby, don't lose control. I'm focused on you, baby, lately you've been in my aim. I've been reaching out for you and still that's so far away. Looking through the smoke in the mirror. Crazy how I see you so clear. Crazy how I see you so clear. And how you made me smile. And how you made me smile, oh yeah. And how you made me smile. Oh baby, how you made me smile. Smile more when I see you. Smile less when I miss you. No, I don't wanna be left alone. Oh no. Dzisiejsza po Paryżu niestety dobiega końca. Jestem właśnie w parku i czekam już na autobus. Ale było super, było mega intensywnie, dużo miejsc zobaczyłyśmy. Jestem mega zmęczona i trochę żałuję, że tak krótko. I było miło wreszcie jak w końcu z kimś twarzą w twarz porozmawiać po polsku i w ogóle mieć towarzystwo na wycieczce. Więc jestem bardzo zadowolona, że udało mi się kupić te bilety w takiej cenie i jeszcze spotkać Mają. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu i do zobaczenia już w kolejnym. Halo!